także osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w naszych webinarach. Mam na imię Filip Zalewski, jestem animatorem w subregionie radomskim, animatorem ekonomii społecznej. A dzisiaj powiem o takim narzędziu, z którego chętnie korzystają nie tylko podmioty ekonomii społecznej, ale organizacje pozarządowe oraz także ludzie, którzy nie są zrzeszeni formalnie w organizacjach. Tytułem wstępu, to przywitanie myślę, że już mamy prawie za sobą. Powiem mniej więcej, na czym polega crowdfunding, jak on działa i jak on funkcjonuje w Polsce, jak wyglądają portale, które udostępniają tą możliwość zbierania środków oraz jak wygląda to w liczbach w Polsce, jaki prezentuje się rozwój tego, jak to narzędzie się rozwija w perspektywie kilku ostatnich lat. Później zaprezentuję 10 ciekawych projektów crowdfundingowych z różnych platform i w różnej tematyce, projektów, które udało się dofinansować, czyli które zrealizowały swój cel i którym udało się uzbierać pieniądze. Są to zarówno osoby czy organizacje znane, ale także takie bardzo niszowe projekty w bardzo małych miastach, miasteczkach, wsiach i też przez organizacje, które nie zawsze mają duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków. Później ewentualnie postaram się odpowiedzieć na pytania, jakie się pojawią w trakcie prezentacji. Zachęcam, żeby takie pytania zadawać albo za pośrednictwem Facebooka, albo za pośrednictwem naszego czatu, który jest tutaj dostępny. Witam kolejne osoby, które tutaj dołączają do nas. Czyli tak w skrócie wygląda nasz plan. Prezentując różne udane akcje crowdfundingowe, będę starał się także pokazać wam takie krótkie materiały wideo na temat tych prezentacji, ponieważ wideo w crowdfundingu jest takim kluczowym elementem, choć nie zawsze, i tu też mam taki jeden przykład. Jeśli chodzi o sam crowdfunding, dzień dobry, witam kolejne osoby. Jeśli chodzi o sam crowdfunding, to bardzo dobrze obrazuje to obrazek, który widzicie państwo tutaj na prezentacji, czyli jest to takie źródło kapitału, które dostarczają nam internauci, którzy chcą w ten sposób wesprzeć kreatywnego pomysłodawcę. Utarło się, że często muszą to być osoby, które nas znają, które wiedzą o nas, ale nie zawsze tak jest. Czasami są osoby, które kibicują naszej inicjatywie, o których nawet nie wiemy i nie zdajemy sobie sprawy. Witam panie Adamie. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że oni mogą nas wesprzeć. Co motywuje ludzi do wspierania organizacji czy pomysłów fajnych, ciekawych, crowdfundingowych, to za chwilkę jeszcze opowiem i też, tak jak mówiłem, przedstawię to na konkretnych przykładach. Działa to w oparciu o tak zwane portale crowdfundingowe, które oferują dwie takie ścieżki. Pierwszą, najbardziej popularną ścieżką, to jest taki model wsparcia oparty na nagrodach. Tak na przykład działa najpopularniejszy w Polsce serwis crowdfundingowy, czyli polakpotrafi.pl. I to polega na tym, że wy jako na przykład twórcy zbiórki lub twórcy ogólnie zbiórki deklarują, ile pieniędzy potrzebują na zrealizowanie jakiejś inicjatywy, dają określony czas, dają też na przykład określone nagrody za wsparcie, czyli jeżeli ktoś wesprze nasz pomysł, to może dostać na przykład, zaczynając od podziękowalnego maila, po na przykład jakiś fragment książki, na którą ktoś pozyskuje pieniądze, lub całą masę innych ciekawych nagród. Te nagrody też często mobilizują osoby do wsparcia, o czym też na przykładach będę opowiadał. I ten model tych portali polega na tym, że najczęściej, jeżeli uzbieramy daną kwotę, zadeklarowaną, to ją dostajemy, płacimy portalowi prowizję za przeprowadzenie zbiórki, która jest liczona od kwoty, którą zebraliśmy. Natomiast jeżeli nam się ta zbiórka nie uda, nie uzbieramy określonej kwoty, którą zadeklarowaliśmy, to nic się nie dzieje. Po prostu projekt nie jest realizowany, portal nie pobiera prowizji, czyli nie ma jakichś takich dodatkowych kosztów, z wyjątkiem czasu, który poświęciliście na napisanie projektu i na przygotowanie go i na promowanie. Tak? Inny model, bardzo popularny w czasach pandemii, jest taki, że nie jest ograniczony wysokością zbiórki, czyli organizujemy zbiórkę i tyle, ile zbierzemy, tyle dostajemy po opłaceniu pewnej prowizji. Niektóre też portale zrzekają się prowizji w przypadku niektórych aukcji. Więc generalnie polega to na tym, że
piszemy, opisujemy swój projekt, mówimy, ile pieniędzy jest nam potrzebne, żeby ten projekt zrealizować, no i w zależności od tego, czy dostajemy, czy nie, no to idziemy dalej, albo po prostu rezygnujemy z realizacji tego projektu. Jeżeli zbierzemy więcej niż zadeklarowaliśmy, to też nic się nie dzieje, nikt nas z tego nie będzie rozliczał, to znaczy będą nas z tego rozliczać osoby, które wpłacały, ale nie będziemy musieli na przykład zwracać naddatku, który zebraliśmy, o czym też dzisiaj będę mówił. Drugi model popularny w crowdfundingu to jest model subskrypcyjny i bardzo popularny serwis Patronite. Głównie w tym modelu funkcjonują dziennikarze, niezależne media, może także ogólnie pojęta kultura, czyli wydawcy książek, podróżnicy, wydawcy muzyki lub wydarzeń kulturalnych. Model w Patronite polega na tym, że osoby, które chcą wspierać na przykład danego artystę lub dziennikarza, deklarują miesięczną wpłatę na jego inicjatywę. Dzięki czemu on może na przykład uzbierać, załóżmy, 3000 zł miesięcznie i może realizować swój cel, powiedzmy, przez 2 lata. I on te 3000 miesięcznie na przykład otrzymuje od internautów, dzięki czemu może te swoje cele realizować, dzięki czemu bezpośrednio ci odbiorcy jego inicjatywy wiedzą, że on dzięki ich środkom może działać i może funkcjonować. I serwis Patronite jest tego klasycznym przykładem. Ja dzisiaj pokażę jeden taki główny wiodący projekt na Patronite, który no, robi bardzo duże wrażenie i pokazuje, że w crowdfunding warto inwestować. No i może on naprawdę rzeczywiście być źródłem środków, które pomogą nam realizować nawet takie najbardziej zwariowane i często kosztochłonne pomysły. Dlaczego ludzie decydują się na wspieranie organizacji czy pomysłów? Po pierwsze, może ich motywować to, że znają nas, doceniają naszą pracę lub spotkali się z naszą działalnością, tak? Czyli na przykład działamy na rzecz osób chorych z cukrzycą i cukrzycy, którzy skorzystali z naszej pomocy, mogą mieć chęć po prostu bezpośredniego wsparcia nas. Czyli mogą też być osoby, które identyfikują się z tym, co robimy. Na przykład wiedzą, że rozwiązujecie konkretny problem społeczny albo że realizujecie konkretną, fajną inicjatywę i dzięki temu chcą czuć się tego częścią i dzięki temu wspierają organizację. Mogą to być też osoby, które... tutaj napisałem to w cudzysłowie, które mają taki kaprys, czyli po prostu chcą pomagać, czują się odpowiedzialni za jakąś sferę życia, może nie mają na przykład co robić z pieniędzmi, no to tak pół żartem, pół serio, ale po prostu które czują potrzebę pomagania, raz na jakiś czas wspierania jakichś organizacji, jakichś pomysłów. Wśród twórców portali crowdfundingowych właśnie popularne jest to, oni często mówią, że bardzo wielu użytkowników powraca na portale, czyli oni nie zaspokajają się tym, że jedną, dwie zbiórki wsparli, ale starają się regularnie wspierać jakieś ciekawe inicjatywy. Czasem takie wsparcie jest też deklaracją konkretnie poglądów, tak? Czyli na przykład jeżeli jest radio czy gazeta, która chce być niezależna, czyli chce być niezależna od wydawcy, od właściciela, od samorządu czy ogólnie od polityki, no to zachęca ludzi do wspierania swoimi środkami, dzięki czemu może ta gazeta, radio wydawać codzienne audycje i może być bezkompromisowa w tym, co robię. Przykład takiej bezkompromisowej działalności właśnie też Państwu dzisiaj przedstawię. I tutaj bardzo krótkie podsumowanie tego, z jakimi portalami crowdfundingowymi mamy w Polsce do czynienia. Po lewej stronie są takie trzy portale: Patronite, Megatotal i Wspieram Kulturę. To są takie portale stricte właśnie związane z kulturą. Megatotal to jest tylko poświęcony na przykład zespołom muzycznym, które zbierają pieniądze na wydanie na przykład płyty lub książki. Natomiast wspieramkulturę.pl to jest kultura w przenajróżniejszej formie, też dzisiaj będzie jeden przykład takiej udanej zbiórki na tym portalu, czyli od muzyki, taniec, murale, grafiki i tak dalej, czyli wszystko, co jest związane z kulturą. Serwis Patronite też głównie dotyczy ludzi kultury i dziennikarzy, czyli osób, które mają duże grono odbiorców i dzięki właśnie temu, że są
popularne mniej lub bardziej mogą pozyskiwać te środki z internetu, od osób, które ich słuchają, oglądają i które ich po prostu lubią. Kolejna kolumna od lewej strony, czyli tam, gdzie się pomaga, zrzutka.pl i pomagam.pl, to są te portale, które najbardziej nam się kojarzą z crowdfundingiem, osobom, które nie do końca się wgryzły w temat, czyli są to po prostu inicjatywy takie emocjonalne, związane na przykład z chorobami, ciężkimi chorobami, ze zbiórkami dla osób, które no muszą na przykład wykupić jakiś bardzo drogi lek albo bardzo drogą kurację, którzy walczą o każdy dzień życia. I to są takie zbiórki, które no oczywiście wpływają na emocje, które, no które tak naprawdę są często ostatnią deską ratunku. W ten sposób się często właśnie osoby do nas zwracają za pośrednictwem tych portali. W kolejnej kolumnie, czyli tam, gdzie jest Polak potrafi, wspieram to i wspólny projekt. Wspólny projekt już istnieje bardzo, od bardzo niedawna, ale są to portale bardzo ogólne. Polak potrafi, wspieram to, są portale, na których można realizować przenajróżniejsze działania crowdfundingowe, począwszy od kultury, przez sport, czy poprzez na przykład to, że chce się wyruszyć w jakąś podróż, czy chce się wydać jakąś książkę, czy chce się na przykład zebrać pieniądze na wyjazd rycerski. Czyli przy najróżniejszej formie inicjatyw kreatywność należy właśnie do osób, które tworzą takie zbiórki, a też będę właśnie starał się dzisiaj pokazać, że pomysłów na zbiórki i na to, jak zaangażować ludzi, jest cała masa, a czasem nawet można iść pod prąd i robić wszystko troszkę na opak, a mimo wszystko otrzymać wsparcie. I ostatnia kolumna, ta najbliżej prawej strony, to są różne portale. Best Fund to jest portal biznesowy, czyli ktoś ogłasza stricte biznesowy jakiś projekt i poszukuje akcjonariuszy. I ktoś, kto wpłaci jakąś określoną kwotę, może stać się akcjonariuszem przedsięwzięcia, które jeszcze nie istnieje, dopiero na które się zbiera środki. Funds for Club to już nawet od niedawna nie istnieje, nawet to był taki portal skierowany do sportu, do inicjatyw sportowych, ale wyparły go inne popularniejsze portale. I jest jeszcze Facebook, umieściłem go tutaj i podam dzisiaj jeden przykład Facebooka, bardzo wymowny, ponieważ Facebook od niedawna, być może kojarzycie, wszedł w zbiórki społecznościowe, umożliwił użytkownikom założenie prostej zbiórki i potraktował to jako bardzo rozwojowe narzędzie. A jako taką ciekawostkę podam, że największą zbiórkę na Facebooku zorganizowano w Polsce, o czym też będę mówił za chwilkę. I jeszcze tylko bardzo krótki, zanim pokażę te dobre przykłady crowdfundingu, bardzo krótka grafika. Zobaczcie, jak ten wymiar crowdfundingu rośnie. Te kwoty nie są, one są zbliżone, dlatego że tak jak tydzień temu miałem okazję mówić o 1%, no to tam są dane z Ministerstwa Finansów, widać dokładnie, jak prezentują się te kwoty. Tutaj są one zaokrąglone, ale z roku na rok rosną i nawet ten rok pandemiczny, który już na szczęście za nami, ale pokazał właśnie, że potencjał tych zbiórek internetowych jest ogromny, że coraz więcej Polaków deklaruje udział w tych zbiórkach i coraz więcej Polaków przekazuje te środki. W zeszłym roku szacuje się, znaczy jest to pewne, tylko nie wiadomo jeszcze dokładnie, jaka to jest kwota, że ona przebiła 1 mld zł, czyli ludzie poprzez różne formy zbiórek wpłacili projektodawcom ponad 1 mld zł łącznie. Więc ta kwota robi trochę wrażenie. Oczywiście tych pomysłów, inicjatyw jest całe mnóstwo, ale w zależności od tego, czy robimy duży projekt, czy mały projekcik, no to każdy z nas ma szansę, żeby te środki otrzymać. Pierwszym przykładem, który bardzo chciałbym tutaj pokazać, jest przykład magazynu Kosmos dla dziewczynek. Za chwilkę zaprezentuję film, tylko chwileczkę odnajdę ten link, który mam. Zaprezentuję krótki film, który bardzo rzeczowo przedstawia tą inicjatywę. Dobrze, wchodzimy. Proszę powiedzieć tylko, czy widzą Państwo ten film, jakąś taką, chociaż jedna osoba, żeby napisała na czacie, czy go dobrze widać. Okej, no to puszczę ten film i proszę tak o około minutę uwagi.
Jeszcze jeden krótki filmik, który bardzo dobrze prezentuje ten projekt. Chwileczkę, tylko go usunę. Sekundkę. Ok, mam i drugi filmik, bardzo ciekawy z tego samego projektu. Też bardzo krótki, więc prosiłbym o chwilę uwagi. Dobrze, jak widać, wrócę do prezentacji. Czyli jak widać, bardzo krótko na tych filmikach, organizacja po prostu chciałaby walczyć z tymi stereotypami tego, że dziewczynki bawią się tylko lalkami, bawią się w kuchnię, sprzątanie i tak dalej. I postanowili stworzyć taką wartościowe wydawnictwo dla dziewczynek, czyli takie, które na przykład rozwija ich zainteresowania, nawet jeśli to są zainteresowania, znowu powiem, stereotypowo uznawane za niedziewczęce, czyli na przykład matematyczne, fizyczne, chemiczne, czyli te kobiety zrzeszone w tej fundacji postanowiły stworzyć takie pismo i zachęcić do tego właśnie ludzi, żeby wspierali powstanie tego pisma, i wsparło ten pomysł ponad 1300 osób, konkretnie 1367 osób, na kwotę 131 tysięcy. Te kobiety, ta fundacja uzyskała właśnie takie wsparcie. Pokazałem tą prezentację jako pierwszą, dlatego że, przepraszam, ona jest modelowo poprowadzona. Widzieliście bardzo profesjonalny filmik, bardzo profesjonalny materiał. Zresztą sama ta fundacja od wielu lat działała, ponieważ jest to projekt z 2017 roku, ale wiele lat wcześniej działała właśnie w tym celu, żeby wspierać dziewczynki i kobiety. Sama składa się z samych kobiet, które są właśnie wykształcone w kierunku edukacji, psychologii, i postanowiły zrobić coś takiego wyjątkowego. Uznali, że nie ma czegoś takiego, nie ma takiego pisma na rynku i warto walczyć z tymi stereotypami, które wciąż, no jest już dużo lepiej, ale wciąż w wielu społecznościach funkcjonują. Zorganizowały naprawdę bardzo profesjonalną zbiórkę. Tych filmików było kilkanaście. Ciągle zachęcali do wsparcia, i przy tej kampanii warto też powiedzieć to, że one były nie tyle, że kampania była sama profesjonalna, ale że była skierowana do konkretnej grupy odbiorców, bo możemy powiedzieć, że taką najbardziej konkretną grupą odbiorców, zresztą to było widać w tej kampanii, byli po prostu rodzice dziewczynek, czyli osoby, które widziały potrzebę, żeby te dziewczynki rozwijały swoje zainteresowania, pasje, nawet jeżeli ktoś tam może uznać, że to dziewczynki tego nie robią, dziewczynki się nie bawią w matematykę, dziewczynki nie mogą być inżynierami i tak dalej, i tak dalej. Więc właśnie ci rodzice wsparli tą inicjatywę, więc to jest taki przykład, po pierwsze, bardzo rzetelnie, fajnie zrobionej kampanii, a po drugie przykład bardzo dużej potrzeby społecznej, która właśnie znalazła uznanie na portalu crowdfundingowym za pośrednictwem Polak Potrafi. 131 tysięcy złotych uzbierały panie właśnie na wydanie tego pisma, dzięki które ukazuje się to dzisiaj już przez 4 lata. Nie wiem, jak tam sobie radzi finansowo, ale generalnie jest wydawane cały czas w cyklu dwumiesięcznym i w ten sposób sobie jakąś radzą. Tutaj kolejny przykład będzie przykładem zupełnie innej, że się tak wyrażę, beczki. Też zaprezentuję wam bardzo krótki filmik, który prezentuje
Czego będzie dotyczyć ta zbiórka? OK, mamy. Proszę o chwilę uwagi. Bardzo ciekawy projekt, muszę powiedzieć. Powiem dlaczego ciekawy, ponieważ ta kadra Polski rycerska starała się o pozyskiwanie, ponieważ chciała bardzo wyjechać na Mistrzostwa Świata, starała się o pozyskanie sponsorów, ale po pierwsze odbijali się od drzwi sponsorów prywatnych, odbijali się od drzwi samorządowców, no i za bardzo też ludzie jakoś im nie chcieli pomagać. Być może wynikało to z tego, że może traktowali tę ich rycerską taką zajawkę jako po prostu pasję, zainteresowanie, jak sobie robią, jak mają na to pieniądze, czas, to niech sobie to robią, tak? Więc być może nie do końca poważnie traktowali tę dyscyplinę i w związku z tym już jako taka ostatnia deska ratunku ci ludzie właśnie, którzy byli tam zrzeszeni, założyli zbiórkę na portalu Polak Potrafi. Stworzyli taki filmik, który właśnie mieliśmy przyjemność oglądać, bardzo profesjonalny materiał wideo, na którym, przepraszam jeszcze raz, na którym pokazali dokładnie, co robią, tak? Czyli walczą, czyli nawiązują do jakichś tradycji historycznych, starają się do tego nawiązać i bardzo im zależy na tym, żeby wyjechać na te Mistrzostwa Świata. No i udało się. Ta organizacja, ci ludzie zebrali 39 tysięcy złotych, a co jeszcze fajniejsze jest to, że dzięki temu, że zebrali tą kwotę, pojechali, zdobyli trzecie miejsce, czyli byli blisko bardzo rezygnacji z tego marzenia, z tej pasji, którą reprezentowali. Wyjazd wiązał się z ogromnymi wydatkami, jeśli chodzi o ten sprzęt, który mają, o samą logistykę, no i w ogóle wszystko, co jest związane z wyjazdem. Oszacowali to na 35 tysięcy złotych, zachęcali ludzi do wsparcia i zachęcili prawie 300 osób, dokładnie 299 osób do tego, żeby wsparło tą inicjatywę. Więc widzicie, pierwszy przykład mieliśmy taki bardzo projektowo napisany, tak? Czyli konkretny cel, zdiagnozowany, profesjonalnie zrobiony filmik, profesjonalnie zrobiona kampania, a tutaj mieliśmy już taką bardziej zajawkową kampanię, czyli ci ludzie się bardzo interesowali tym, co robią, bardzo wiązało się to z ogromnymi wydatkami, wyrzeczeniami, ale lubili to robić i do tego stopnia przekonali ludzi do tego, że warto ich wesprzeć, żeby mogli pojechać i realizować swoją pasję, że udało im się pozyskać te środki właśnie za pośrednictwem portalu Polak Potrafi. Trzeci projekt, który zaprezentuję, będzie totalnie wykręcony, a za chwilkę powiem dlaczego. Już szykuję link do projektu. Od razu też wskażę sekundkę. Nie będę puszczał całego filmiku, bo nie jest długi, ale proszę posłuchać pierwszych 3 minut tego filmiku. Witam serdecznie, nazywam się Artur Lilicki, jestem jednym z pierwszych mieszkańców i pionierów ekowioski w Barkowie na Mazurach Garbatych. Razem z moją żoną Kasią i dwójką dzieci przeprowadziliśmy się tutaj przed rokiem z Warszawy. Po kilku latach przygotowań postanowiliśmy opuścić wielkie miasto i rozpocząć życie w nowo powstającej ekowiosce. Ten rok czasu był dla nas bardzo intensywnym i pracowitym okresem. W tym czasie odwiedziło nas około 100 gości z różnych stron Polski i z zagranicy również. Wielu z nich aktywnie pomagało nam jako wolontariusze, niektórzy byli kilka dni,
inni tydzień, jeszcze inny miesiąc i dłużej. Wspólnymi siłami wyremontowaliśmy część starego domu, 3 pokoje, w których obecnie mieszkamy. Postawiliśmy także eksperymentalną ściankę w technologii cordwood, czyli z pieńków opałowych łączonych zaprawą z gliny i słomy. Zbudowaliśmy kilka różnych piecy rakietowych, które obecnie użytkujemy i testujemy w warunkach zimowych. Wykonaliśmy również prototyp i pierwszą próbną serię tzw. superwideł. Narzędzia, które bardzo ułatwia przekopywanie ogródka i przyspiesza tę czynność przynajmniej 5-krotnie w porównaniu do wykonywania tej pracy przy pomocy zwykłych wideł lub zwykłego szpadła. Wszystko, co już zrobiliśmy i nadal robimy, opisujemy już od 3 lat na naszym blogu i otwarcie dzielimy się całą naszą wiedzą, doświadczeniami, pomysłami, technologią. Jednak wszystko to, co zrobiliśmy dotychczas, jest tylko początkiem. Po roku pionierskich działań nabraliśmy jeszcze większych sił, pewności siebie i odwagi, doświadczenia i wspólnie z przyjaciółmi mieszkającymi w pobliżu postanowiliśmy uruchomić Akademię Bosej Stopy. Alternatywną, eksperymentalną jednostkę edukacyjną ukierunkowaną na samowystarczalność, kreatywność i wszelką praktyczną i użyteczną wiedzę. Chcemy, aby Akademia była takim otwartym poligonem doświadczalnym dla wszelkich przyjaznych, życzliwych i praktycznych technologii, rzemiosł, sztuk, dziedzin, takich jak budownictwo naturalne, survival, tradycyjne i współczesne rzemiosła użytkowe, permakultura, głęboka ekologia, zdrowy styl życia, niezależność żywnościowa, kultura, sztuka, muzyka, taniec, teatr. Wszystko, co jest niezbędne człowiekowi do życia i szczęścia. W sposób wolny i niezależny. Chcemy, aby każdy, kto chce i może, mógł przyjechać tutaj i pozostać z nami tak długo, jak chce. Tak długo, jak potrzebuje. To miejsce jest także odpowiednio przygotowane również pod względem formalnym i prawnym. Dobrze, nie puszczałem całego filmiku, bo też nie mamy tyle czasu, ale zwróćcie uwagę, że w przypadku tych pierwszych 2 projektów no tam był profesjonalny, dynamiczny, szybki spot, taki naprawdę robiący wrażenie, a tutaj mieliśmy do czynienia z panem w takim kolorowym sweterku, który jakąś amatorską kamerą, niezbyt takim zachęcającym tonie zachęcał do wsparcia. Ale zwróćcie uwagę, że mimo wszystko ten człowiek zapracował sobie na zaufanie tych ludzi, bo jego pomysł okazał się bardzo trafny i udany właśnie w crowdfundingu, ponieważ zebrał ponad 70 tysięcy złotych. Ciekawe w tym jest to, że ta kampania była robiona zupełnie pod prąd. Nie tak, jak być powinna. Gdybym miał zaprezentować idealnie przeprowadzoną kampanię, idealnie zepsutą kampanię, to właśnie pokazałbym ten przykład. A mimo wszystko ten człowiek przekonał aż ponad 600 osób do tego, żeby go wesprzeć. Jak to zrobił? Być może wynika to z takiego marzenia, że wszyscy chcemy rzucić miasto duże, swój dom i wyjechać w Bieszczady, tak trochę pół żartem, pół serio, ale on to tak faktycznie zrealizował. Opuścił duże miasto, pojechał gdzieś na jakąś wieś, założył Akademię Bosej Stopy, stworzył ekowioskę, zaczął tam budować budynki w jakiejś technologii zupełnie nieznanej sobie i w ten sposób, tak, też uważam, że to jest fajny pomysł, ale generalnie tym kupił ludzi, zachęcił ich do wsparcia, że w ogóle poszedł pod prąd, a mimo, że ten przekaz na filmie był taki trochę nudny, już tak trochę się nie chciało tego słuchać, filmik był długi, tak jak mówię, był zrobiony zupełnie nie tak, jak należy, mimo tego ta kampania się udała i co ważniejsze, to nie jest pierwsza kampania, która udała się temu człowiekowi, bo on robi regularnie jakieś kampanie i regularnie otrzymuje pieniądze od darczyńców, czyli człowiek, który zrealizował to nasze, takie w cudzysłowie, marzenie, żeby wyjechać w Bieszczady, zostawić wszystko i coś sobie jakoś tam żyć, funkcjonować, on to konkretnie po prostu zrobił i zachęcił ludzi do wspierania. Więc pokazałem ten przykład także dlatego, że
nie zawsze ten nasz pomysł musi być super opakowany, nie zawsze ten spot, film promujący musi być dynamiczny, nie zawsze musi być zrobiony perfekcyjnie, choć to pomaga, ale czasem wystarczy po prostu prosty film nakręcony amatorską kamerą w telefonie, smartfonie czy jakimś innym urządzeniu i z ciekawym przekazem, fajnym pomysłem, który może chwycić. Bardzo ciekawa ta kampania. W kolejnym przypadku mam kolejnego zakręconego człowieka, nie mam tutaj materiału firmowego na jego temat, ale on założył zbiórkę, ponieważ był matematykiem, rozwiązywał jakieś trudne równanie matematyczne, którego nikt jeszcze na świecie nie rozwiązał i był załamany, bo nikt mu nie chciał dać na to pieniędzy. Tak? Postanowił poświęcić się całkowicie swojej pasji, na uczelni go nie chcieli, sponsorów nie miał, samorząd też mu nie pomagał, więc założył taką emocjonalną zbiórkę, w której powiedział, że jeżeli nie zbierze 25 tysięcy złotych, to stąd wyjedzie, zostawi wszystko i będzie się gdzie indziej kształcił. Podziałało na tyle, że zebrał lekko ponad 25 tysięcy złotych, czyli osiągnął swój cel, wpłaciło mu blisko 200 osób środki, dzięki czemu Bartosz Żółtak, tak się nazywał, dzięki czemu mógł pozostać w Polsce, rozwiązywać to równanie, nawet wydał publikację na ten temat. To, co jest ciekawe w przypadku tej kampanii, to to, że w ogóle nie umieścił filmu. Generalnie film, krótki materiał wideo traktowany jest jako obowiązek w kampanii crowdfundingowej. W zasadzie mało projektów tego nie robi i bardzo mało projektów, które tego nie robią, dostaje pieniądze. Jest to uznawane po prostu jako oczywistość, tak? Natomiast on nie miał filmu, stwierdził, że go nie nakręci, postąpił po swojemu, później regularnie przez rok pisał o postępach swoich prac, ci ludzie mu kibicowali i tutaj ciekawe jest to, że tak naprawdę on postawił sprawę na ostrzu noża właśnie, czyli powiedział, że wyjedzie, że nikt go tu nie docenia, że nikt w ogóle nie docenia naukowców i tak dalej, i tak dalej. I był na tyle zdeterminowany, żeby tą zbiórkę założyć, mimo że podejrzewam, większość osób w ogóle nie miała pojęcia, co on robi, tak? Bo to było jakieś równanie matematyczne, o którym mało kto w ogóle wiedział. Mało kto wiedział po prostu, do czego mu to jest potrzebne, ale był tak zdeterminowany i zaangażowany, żeby ten swój cel osiągnąć. Czyli kolejny przykład osoby, która nie poprowadziła tej kampanii idealnie, nie przygotowywała super materiału wideo, nie opracowywała opisów takich bardzo profesjonalnych, tylko po prostu postanowiła przekonać swoją taką charyzmą i swoim przekazem takim, że po prostu nikt go nie wspiera. Jeżeli uważacie, że warto, żeby został, no to zapłaćcie, a jak nie, to sobie pojedzie i gdzieś tam za granicą może go bardziej docenią. Więc kolejny taki przykład zupełnie inny. Natomiast teraz czas na taki projekt kulturalny, bardzo fajny, który osobiście bardzo lubię, a za chwilkę zaprezentuję krótki materiał wideo, blisko 3-minutowy. Proszę o chwilkę uwagi i już tutaj puszczamy filmik. W okolicznościach, których pewnie już nigdy nie poznamy, Bowie nie tylko nas dotknął, ale napisał piosenkę, która jest jedną z najbardziej klimatycznych jego kompozycji w ogóle. W dodatku taką, która ma w sobie fragmenty naszej rodzimej muzyki. David Bowie. Dla mnie to nie jest ciągle historia zamknięta. I to jest artysta mojego życia, zdecydowanie. Od momentu, kiedy usłyszałem go pierwszy raz w Radiu Luksemburg w 1972 roku, to była piosenka Starman, aż do momentu płyty Black Star, która cały czas wydaje mi się, że to jest nowa rzecz i że na chwilę gdzieś się wymknął, ale pojawi się jeszcze. Dowiedziałem się, że stacja Muranów wymyśliła pomysł absolutnie wspaniały i taki, który na pewno Bowiemu by się bardzo spodobał. Myślę, że ten pomysł jest taki jak kariera Bowiego i jak jego ostatnia płyta. Troszkę mistyczny, troszkę tajemniczy i strasznie fajny. Stowarzyszenie Stacja Muranów od 6 lat inicjuje powstawanie warszawskich murali. Z naszej inicjatywy powstały już te,
poświęcone Bogdanowi Lachertowi, Ludwikowi Zamenhofowi, kobietom Muranowa czy Januszowi Korczakowi. W tym roku postanowiliśmy uczcić postać wybitnego artysty Davida Bowie, który zgodnie z miejską legendą kupił tę właśnie płytę na placu Komuny Paryskiej podczas swojego krótkiego pobytu w Warszawie. Prosimy Was o wsparcie naszego projektu, dzięki któremu mamy nadzieję na stworzenie nowego symbolu Warszawy. Przepraszam, zapomniałem uruchomić mikrofonu po filmie, więc tutaj trudno coś powiedzieć więcej na temat tego filmu. Mówi on wszystko, tak? Czyli grupa pasjonatów, którzy interesują się muralami artystów, postanowiła uczcić Davida Bowie. To, co jest bardzo fajne w tym projekcie, to jest to, że zaangażowali znane osoby właśnie jak pana Niedźwieckiego do tego, żeby wsparły ten projekt. A ponieważ David Bowie nie był postacią anonimową, nie był artystą anonimowym, dla wielu był artystą, tak jak zresztą Niedźwiecki wspominał, całego życia, tak? Takim najważniejszym artystą w ich życiu, no to udało się od blisko 250 osób uzyskać wsparcie w łącznej kwocie 32 tysięcy złotych. Dzięki temu ten taki wyjątkowy mural mógł pojawić się w Warszawie. A jeszcze ta organizacja Stacja Muranów realizowała kilka innych zbiórek, kilka innych murali i generalnie praktycznie każdy ich pomysł spotyka się z zainteresowaniem i prawie każdy projekt się udaje, tak? Czyli kolejny fajny pomysł, żeby wyjść może poza takie standardowe poszukiwanie środków gdzieś w samorządzie, może gdzieś u sponsora prywatnego, tylko zachęcenie ludzi poprzez to, że oni emocjonalnie czują się związani z tym artystą, to chcieliby właśnie w ten sposób go uczcić. I te 240 osób postanowiło w ten sposób, wspierając tę zbiórkę, uczcić właśnie Davida Bowie. Kolejny inny przykład. Staram się, żeby każdy ten z tych przykładów był troszkę inny. Ten też jest troszkę zwariowany, ale już pokażę, o co chodzi. Krótki filmik. Witajcie, nazywam się Alicja Czerwińska. Od lat działam na rzecz zwierząt. Zwierzęta zawsze były mi bliskie. Wychowałam się w otoczeniu psów i kotów, a z czasem zrozumiałam, że nie tylko one zasługują na wolność i na nasz szacunek. Od lat działam w Stowarzyszeniu Wege Inicjatywa, które założyliśmy wspólnie z przyjaciółmi oraz Stowarzyszeniu Otwarte Klatki. Wszystko to robię w swoim wolnym czasie, którego nie mam zbyt wiele, ponieważ pracuję. A zwierzęta potrzebują takich ludzi jak my, aktywiści, którzy poświęcą cały swój czas oraz energię po to, żeby zmieniać ich los. Dlatego też postanowiłam zrezygnować ze swojej pracy i pracować dla zwierząt przez cały rok na pełny etat. Pomożesz mi w tym? Zobacz, ile udało nam się zrobić w ciągu ostatnich kilku lat, działając jako wolontariusze. Udało nam się. Dziękuję pani Greto, że mnie pani upomina. Zapominam uruchomić z powrotem mikrofon. Tutaj przykład kolejny, bardzo prosty. Pani Alicja postanowiła po prostu zrezygnować z pracy, by móc przez na pełny etat, jak się wyraziła, móc zajmować się tą swoją pasją i przelewać tą miłość do zwierząt. I zachęciła ludzi, żeby tak naprawdę sfinansowali jej ten taki nieformalny etat. Wyceniła swoje potrzeby rocznie na 30 tysięcy złotych. No i dostała wsparcie 35 tysięcy złotych, czyli trochę więcej niż wnioskowała. Inicjatywę wsparło ponad 760 osób. Tą inicjatywę też warto wesprzeć, bo ona jest kolejną taką inicjatywą pod prąd. Zazwyczaj też realizując takie inicjatywy, no to staramy się pisać właśnie z samorządu do sponsorów prywatnych. Zawieramy tam jakiś kontrakt na zasadzie takim, że zatrudnimy osobę, zapłacimy jej, będzie umowa i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie było mowy o czymś takim. Ta osoba po prostu nie pracowała
nie była zatrudniona w tej fundacji, ale powiedziała, że jeśli tą określoną kwotę zbierze, to po prostu sobie tam będzie pracować, a za tą kwotę, którą zebrała, będzie sobie mogła zapewnić jakieś normalne funkcjonowanie, tak? Czyli wyszła z takim trochę, wydawałoby nam się, dziwnym komunikatem, no bo kto prosi o to, żeby mu zapłacić, opłacić etat, tak? Ale za swoją szczerość została nagrodzona, za swoją pasję, miłość. Była też to osoba, która mogła się pochwalić swoją działalnością wcześniejszą. Dzięki temu zdobyła zaufanie słuchaczy, odbiorców i dzięki temu też udało się wesprzeć tą inicjatywę. I tutaj ostatni filmik, jeszcze będę miał cztery organizacje, ale ostatni filmik, myślę, że tego pana dobrze znacie. Przedstawię krótki materiał filmowy na jego temat. Witam, nazywam się Aleksander Doba. Moją pasją jest aktualnie turystyka kajakowa, chociaż miałem wiele pasji, ale namieszałem wiosłami na Atlantyku, a teraz z tego się tłumaczę. Więc tłumaczę się. Pierwsza wyprawa była z Afryki do Ameryki Południowej, 99, to już się ponad 3 miesiące. Druga wyprawa ze stolicy Portugalii, z Lizbony do Florydy, do Ameryki Północnej. 167 było to najszersze miejsce Atlantyku. A teraz przygotowuję się do kolejnej, trzeciej, chyba najwspanialszej, ale na pewno najtrudniejszej wyprawy, bo start mam zaplanowany na 14 maja tego roku z Nowego Jorku, wspaniałe miasto, i mam zamiar dopłynąć do stolicy Portugalii, Lizbony. Wyprawa po zimniejszych wodach, większa możliwość silniejszych i częstszych sztormów, ale przecież Polak potrafi. Przy Państwa Polaków i Polek pomocy damy radę przepłynąć Atlantyk, a zaproszę Państwa wirtualnie na mój kajak i będziemy płynąć razem. A zdradzę Państwu taką tajemnicę. Trzeba zacząć od marzeń, a marzenia mamy różne, wspaniałe. Potem takie ambitne plany, a potem przygotować się trzeba do nich i konsekwentnie realizować. Ja teraz jestem na etapie przygotowań do wspaniałej wyprawy i liczę, że Państwo mi pomogą w tym, żebym ja mógł to moje marzenie zrealizować, a potem, przecież jak taki człowiek w tym wieku jak ja potrafi zrobić taką rzecz, jak przepłynąć Atlantyk raz, drugi, a potem trzeci, to co, Wy nie możecie zrobić coś wspaniałego? Jestem emerytem, ale młodym człowiekiem, tu i tu, i wybieram się na bardzo poważną, wspaniałą wyprawę i dzięki Wam, Polakom i Polkom, pokażemy, że Polak potrafi. Znowu będziemy się cieszyć, że Polak dokonał czegoś, co inni mówią, że niemożliwe. I opłyniemy, no nie cały świat, ale tylko Atlantyk. Życzę wszystkim spełnienia marzeń, w tym moich. Teraz już pamiętałem o mikrofonie. Więc Olka Doby chyba nie trzeba szeroko przedstawiać. Jest to osoba, która jest dosyć znana w Polsce. Osoba, która postanowiła pływać kajakiem po oceanach. I co jeszcze lepsze, po prostu często te wyprawy kończą się udanie, czyli takim środkiem transportu jak kajakiem można przepłynąć od jednego do drugiego końca oceanu. Natomiast to, co jest bardzo fajne w tej zbiórce, to jest to właśnie, to takie wezwanie pana Olka do tego, żeby być odważnym, żeby szukać ciekawych projektów, żeby starać się realizować, nawet jeśli wszyscy naokoło mówią, że to jest trochę zwariowane i trochę dziwne, tak? Pan Olek Doba jest przykładem osoby, która też poszła zupełnie pod prąd, dosłownie i w przenośni, i zachęca do tego też innych. Oczywiście on nie miał żadnego problemu z zrobieniem tej zbiórki,
osoby, które mają, że tak powiem, są znane, popularne, mają dużo, dużo ułatwioną sytuację, tak? Ponieważ mogą od razu z miejsca dotrzeć do znacznie większej grupy osób. No i pan Olek uzbierał 82 tysiące złotych od ponad 800 osób, żeby przepłynąć z Nowego Jorku do Lizbony przez Atlantyk kajakiem. To, co jest ciekawe, to jest to, że ta wyprawa skończyła się chyba, z tego co pamiętam, po 3 godzinach. Natomiast nie przeszkodziło to, żeby zrobić drugą wyprawę, która też się nie udała, a za trzecim razem chyba dopiero udało się go przepłynąć. Więc pan Olek jest konsekwentny, robi niesamowite rzeczy. No i też jest takim przykładem osoby, która mimo starszego wieku naprawdę może realizować ambitne, fajne, ciekawe inicjatywy. Kolejnym przykładem, właśnie żeby pokazać, jak działa serwis Patronite, są bracia Sekielscy. Być może pamiętacie, jak bracia Sekielscy pozyskiwali środki od ludzi na swoje filmy na temat ważnego problemu społecznego, jaką była pedofilia w kościele. I to był taki pierwszy, bardzo taki widoczny przykład tego, jak działa crowdfunding, ponieważ oni uzbierali ogromne pieniądze na swój film, dzięki czemu mogli go zrealizować w ogóle poza całym tym rynkiem medialnym, tak, gdzie Sekielski jako dziennikarz wspominał, że często jego materiały były blokowane, bo były troszkę, poruszały trudne tematy, nie dla wszystkich wygodne, wiązały się z wieloma kontrowersjami, więc on postanowił być niezależnym, niezależnym od tych wszystkich wydawców, od swoich szefów i postanowił zaprosić ludzi do wsparcia swojej inicjatywy. To odbiorcy jego filmów, odbiorcy jego dokumentów mieli stać się osobami, które sfinansują jego przedsięwzięcie. Na chwilkę udostępnię ekran, żeby pokazać, jak wygląda ta zbiórka. Nie wiem, czy widać tą zbiórkę. Dobrze. Prosiłbym o taką informację. Czy widać tą ich zakładkę? Okej, widać. Dobrze, to sprawdźcie, zobaczcie dokładnie, jak działa serwis Patronite. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to taki serwis skierowany bardziej do twórców, artystów, muzyków. Polega właśnie na tym, że patroni deklarują się przez jakiś czas na wpłacanie takiej regularnej kwoty, która pomoże artystom funkcjonować. Sekielscy są takim modelowym przykładem, jak wykorzystać pozytywnie tą platformę, ponieważ dzięki takiemu apelowi uzbierali, zobaczcie, 53 tysiące złotych miesięcznie na realizację swoich inicjatyw, na realizację wielu programów, na zaaranżowanie studia, na zatrudnienie wszystkich osób, które są odpowiedzialni za montaż i tak dalej, czyli oni właśnie za pośrednictwem serwisu Patronite udało im się stworzyć takie finansowanie na 2 lata, stałe, pewne i takie, które pozwoli im realizować naprawdę nawet takie najtrudniejsze tematy, które nie miałyby szansy ujrzeć światła dziennego. Więc serwis Patronite, oczywiście też w tym serwisie jest wielu takich bardziej niszowych, na przykład artystów, dziennikarzy, jakieś tam niszowe stacje radiowe, ale w tym serwisie właśnie fajne jest to, że można uzyskać takie miesięczne wsparcie, które pomoże po prostu skupić się na tym, co dana osoba robi. I można też śmiało powiedzieć, że osoba, która się skupi na tym, jeżeli uda jej się zebrać w ramach takiej zbiórki pieniądze, no to prawdopodobnie robi to dobrze, ma grono wiernych odbiorców, którzy utożsamiają się i zgadzają się z tym, co ta osoba robi. Jeszcze 2 przykłady, przedostatni taki przykład bardziej biznesowy, ponieważ crowdfunding też często jest używany w przypadku inicjatyw biznesowych, no i tutaj też troszeczkę piję do podmiotów ekonomii społecznej, że oni też mogą starać się uzyskiwać dofinansowanie nie na stricte działalność społeczną, ale także na swoją działalność bieżącą, biznesową. Tutaj akurat podałem przykład najbardziej udanej takiej kampanii w Polsce, to jest reaktywowanie tęczyńskiej Oktowity, czyli takiego lokalnego browaru. Oktowita to był taki trunek, który był bardzo znany wiele lat temu w Małopolsce.
No i tutaj zaangażowała się znana postać w Polsce, pan Palikot, który postanowił reaktywować, zaprosił ludzi do wspierania swojej inicjatywy i uzbierał ponad 4 miliony złotych na realizację tej inicjatywy. Więc to też pokazuje, to się różni tym od takiego zwykłego akcjonariatu, że my wspieramy pomysł, zanim on zostanie zrealizowany. Czyli on najpierw zrobił zbiórkę, a później zrealizował projekt. Ktoś, kto wpłacał pieniądze, mógł się stać jakimś tam bardzo niszowym akcjonariuszem, ale nie miał pewności, czy to wypali. Mogło być tak właśnie, że uda się uzbierać 4 miliony, a z projektu nic nie wyjdzie, tak? Czyli oni nie mieli żadnej gwarancji, że ten projekt zostanie udany, ale mimo wszystko wpłacili, bo widocznie uwierzyli w to, że da się tą markę reaktywować i da się zrobić rzecz naprawdę wartościową. I ostatni z moich przykładów dotyczących tych dobrych praktyk, to jest przykład sprzed 2 lat i tego tragicznego wydarzenia, które miało miejsce podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli no, śmierć prezydenta Gdańska Adamowicza. I tutaj bardzo ważne, Pawła Adamowicza, i tutaj bardzo ważną rzeczą przy tej kampanii jest to, że ona była zrealizowana za pośrednictwem Facebooka. Facebook od niedawna udostępnia takie narzędzie, które umożliwia zorganizowanie zbiórki. To była bardzo spontaniczna zbiórka, ale udało się zebrać 16 milionów złotych ponad. Wpłaciło 260 tysięcy osób. Wiadomo, że no, to był taki czas, kiedy wiele osób w ten sposób starało się pokazać swoją solidarność. Nie zgadzało się z tym, co się wydarzyło, chciało pokazać jakąś złość, frustrację w ten sposób, ale widać dokładnie też, że Facebook też jest taką platformą, która umożliwia zrealizowanie dużej zbiórki, ponieważ na Facebooku jest wielu naszych znajomych, są praktycznie, jest ponad połowa polskiego społeczeństwa, zaczyna dzień od przejrzenia Facebooka i ten portal poczuł to, żeby się rozwijać w tym kierunku i to narzędzie do organizacji zbiórek jest bardzo teraz rozwijane w Facebooku. Na razie nie ma z tym związanych żadnych opłat, czyli jak się realizuje taką zbiórkę, nie ponosi się żadnych prowizji, ale podejrzewam, że to się może zmienić, ponieważ tak ogólnie działają i utrzymywane są portale crowdfundingowe. Na przykładzie tych kilku, a konkretnie 10, na tych konkretnych 10 przykładach starałem się pokazać, jak ten crowdfunding wygląda w praktyce. Zobaczcie, mieliśmy do czynienia z pismem dla dziewczynek, które tworzyły kobiety, mieliśmy do czynienia z rycerzami, którzy chcieli bardzo pojechać na Mistrzostwa Świata, z osobą, która postanowiła porzucić życie w dużym mieście i zacząć funkcjonować na wsi, osoba, która czuła się niedoceniona w Polsce, osoby, które realizują fajne inicjatywy związane z muralami, dziewczyna, która chciała po prostu, żeby ludzie opłacili jej taki nieformalny etat, Olek Doba, który na starość postanowił sobie pływać kajakiem przez Atlantyk, bracia Sekielscy, znani dziennikarze, którzy starali się, którzy chcą być niezależni, no i też inicjatywy takie biznesowe, czy inicjatywy takie wynikające z potrzeby chwili, jak ta zbiórka. Pokazując te przykłady, starałem się pokazać, że każdy pomysł jest możliwy, bez względu na to, czy jesteście znaną organizacją. Oczywiście wam to pomoże, jeśli jesteście znani, ale niekoniecznie, nie jest to warunek konieczny, żeby zrealizować taką udaną kampanię crowdfundingową. Tutaj bardzo krótko i konkretnie postaram się powiedzieć, od czego zależy sukces, tak? Po pierwsze, kluczowe są pierwsze dni kampanii. Jeśli przygotujecie kampanię, zrealizujecie na przykład filmik, zdjęcia i tak dalej, to bardzo ważnym jest, żeby dużo o tym pisać, dużo informować, wysyłać informacje, gdzie się da, żeby przez te pierwsze 2-3 dni kampania się troszkę nakręciła, żeby udało się zbierać jakąś kwotę, dlatego że te portale crowdfundingowe zbiórki, które rokują, pozycjonują do góry, czyli ona może dotrzeć do jeszcze większej grupy odbiorców. Im też zależy, żeby te zbiórki się udawały, ponieważ od udanej zbiórki są pobierane prowizje.
Pamiętajcie też, żeby wybrać odpowiednią platformę crowdfundingową. Jeżeli to jest na przykład projekt związany z kulturą, warto pomyśleć o Wspieram Kulturę albo Patronite. Jeżeli to jest projekt taki ogólny, warto wybrać Polak Potrafi. Jeśli jakiś inny, to jeszcze grono innych portali. Więc zawsze starannie starajcie się wybrać platformę, z której korzystacie. Bardzo ważny jest też plan. Bardzo za chwilkę też na sam koniec naszego spotkania pokażę, jak powinien wyglądać taki modelowy przykład kampanii przeprowadzonej właśnie na podstawie tego pierwszego projektu, który pokazywałem, czyli tego pisma dla dziewczynek. Bardzo ważna jest aktywność, to co mówiłem, czyli piszemy, mówimy, chwalimy się na przykład, że dzisiaj uzbieraliśmy tyle, dziękujemy, dzisiaj na przykład pracujemy nad tym i tak dalej, czyli żeby podtrzymywać to zainteresowanie jak najdłużej, żeby informować odbiorców, co my robimy, co chcemy osiągnąć i tak dalej, i tak dalej. I bardzo ważne też w kampanii crowdfundingowej są nagrody. Już pokażę, na czym to konkretnie polega. Proszę o chwilkę cierpliwości, już udostępniam ekran. Konkretnie chciałem udostępnić oto. Dobrze, powinni Państwo widzieć taki ekran, jak wygląda modelowa kampania. Zobaczcie, mamy filmik w głównym miejscu, który promuje naszą inicjatywę. Po prawej stronie widzimy dokładnie, ile już jest zebrane i tak dalej. To jest akurat projekt, który jest zakończony. Jeżeli nie byłby zakończony, no to tutaj nie byłoby 140%, czyli powiedzmy 50-60%. Po prawej stronie mamy nagrody. Czyli co dostanie osoba, jak wpłaci złotówkę, co jak wpłaci 10, co jak wpłaci 20, 25, 30 i tak dalej. Czyli jest konkretnie napisane, co ludzie uzyskają w zamian za wsparcie. Jest, zwróćcie uwagę, napisany bardzo konkretnie opisany zespół kobiet, które będą tworzyły to pismo. Ja może też wyślę linka Państwu na czacie, żeby można sobie było zobaczyć. Jest dużo filmików na temat inicjatyw. Zobaczcie, też jest bardzo ładnie graficznie opisane, co można uzyskać za wsparcie. Jest jakiś przykładowy materiał z książki, z tego czasopisma, który miał pochodzić. Czyli bardzo rzetelnie, bardzo starannie przygotowana kampania. Wysyłam tutaj link do tej kampanii na czacie, jakby ktoś chciał zobaczyć, jak taka modelowa kampania powinna wyglądać. Z mojej strony tyle. Starałem się, żeby się zmieścić w tej godzinie i tylko minuty mi zabrakło. Jeżeli mają jakieś Państwo pytania, no to teraz jest dobry moment, żeby o coś zapytać. Zachęcam, żeby pytania zadawać ewentualnie na czacie lub na Facebooku. Ja oba okienka mam otwarte. Mam nadzieję, że tak rzetelnie, jasno i dosyć szybko też postarałem się wytłumaczyć, na czym polega crowdfunding, pokazać ludzi, którym się udało i też może po części spróbować zachęcić Was do tego, żebyście Wy też odważnie starali się walczyć o te środki. Nie widzę pytań. Jeżeli zostawię swój adres mailowy, jest widoczny na prezentacji, ale napiszę też tutaj na czacie. Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać materiał z tego, prezentację z tego spotkania, no to bardzo chętnie się podzielę nią. Nasz webinar będzie można też, myślę, do końca tygodnia będzie umieszczony na naszej stronie internetowej. Będzie też możliwość odtworzenia go na Facebooku, ponieważ tam trwa teraz relacja na żywo. No i mam nadzieję, że przynajmniej część z Państwa udało mi się zachęcić do tego, żeby korzystać z tego crowdfundingu, żeby spróbować pozyskiwać te środki, żeby korzystać z tego jednego z tych portali, które teraz widzicie. No i życzę powodzenia. Mam nadzieję, że życzę Wam udanych kampanii. Mam nadzieję, że uda Wam się przynajmniej jedną taką kampanię w ramach swojej działalności zrealizować. Dziękuję za miłe komentarze i do zobaczenia, myślę, że podczas kolejnego webinaru, jeszcze nie wiem kiedy, ale myślę, że niedługo coś wymyślimy fajnego. Do widzenia.